Mamy najsoczystsze brudy i najbrudniejsze soki. Wszystko, czego chcielibyście się dowiedzieć, od... O tej blondii egocentrycznej, pindzie, znaczy co? Nie to chciałem powiedzieć. A dobra, już chuj, zaczynajmy. Ta blondii typiara jest utrapieniem trzeciego sezonu. Zdaję sobie sprawę, że są fani też tej otóż postaci, i jak najbardziej rozumiem, bo są to tak zwane gusta i guściki. Ale ja osobiście nie potrafię zrozumieć, z jakiego powodu zyskała jakiekolwiek ona poparcie od kogokolwiek. Ogólnie debiut jej był po raz pierwszy w polowaniu na gwiazdy. Generalnie jakbym miał cokolwiek powiedzieć o tym całym polowaniu na gwiazdy, to jest to dosłownie pudelek w wersji totalna porażka. W każdym razie tam nie tyle co poznajemy ją, co jeszcze jej dobrego kompana Josha, ale Josh akurat jest w porze i generalnie obaliłbym z nim kratę piwa, może nawet dwie. Później pojawiła się ona w odcinku szóstym w podsumowaniu trzeciego sezonu. Tam oczywiście jak to ona musiała zwracać na siebie uwagę, jaka to ona zajebista nie jest. Serio, niech ktoś mi powie, że nie jest ona egocentryczką, za zadufaną w sobie oportunistką. Oczywiście za każdym razem musiała komuś dopierdalać tekcikami, które miały obrazić każdą osobę, która przegrała w trakcie sezonu. Ogólnie, jeśli chodzi o podsumowanie, to to by było na tyle nic szczególnego się tam nie działo. Poza tym, że w kolejnym odcinku podsumowania zebrali kasę, by mogli odratować ziomów z Jamajki. Czy w trzecim podsumowaniu, gdzie zamiast innej postaci, to właśnie ona dostała szansę, by zagościć w samolocie? Jej pobyt nie potrwał zbyt długo. Generalnie była ona przez dwa odcinki, z czego w wyzwaniu, gdzie była panną młodą, to była w parze z Owenem. Cóż za połączenie. Ale widać, że wiele ich łączy, tak nie żeby coś. Czy w odcinku z Chinami, gdzie to oszukiwała przez specjalne traktowanie i zamiast obrzydliwości zjadała sobie inne smakułki, gdzie inni zwijali się z bólu. No cóż, takie mamy życie, taki mamy klimat, jak to się mówi. W ostatnim już podsumowaniu widzimy ją poturbowaną. Z tego co pamiętam, została ona poturmowana przez skok ze spadochronu. I bardzo kurwa dobrze. Dostałeś to, na co zasłużyłaś. Sayonara.